Witajcie, jest 17 listopada 2019 roku. Ta woda to jest Nysa Łużycka, niestety, jak słyszycie, poziom bardzo niski, co zagraża wyprawie. A nic, będę próbował, jak długo się da. Ja startuję z Późno. To jest taka miejscowość, ona się autentycznie tak nazywa, więc rano jechałem do Późna. A, widzicie, uroki. No, malutko wody, jak słyszycie. Będę się przeciskał. No, pogoda w porównaniu z poprzednim rokiem, jak widzicie, nie ma mrozu, jest całe przyjemne. Plus 5. Nawet przestał deszcz padać. Ale wody bardzo mało, więc będę się przeciskał, na ile mi się to uda w ogóle. To do zobaczenia dalej. Słuchajcie, jakieś małe bystrze spróbuję spłynąć. Całkiem przyjemnie. Tutaj mam ładny dopływ i nawet trochę wody niesie. Może mi się poprawią warunki. Bo na razie to głównie szorowałem po piachu. Także nie jest lekko. Aj, aj, aj. Dobrze, dobrze. Pięknie. No i następny spływ. Ktoś tu trochę tych progów narobił. Będzie dobrze. Ustawienie jest. Ok. No to odrobina historii. Kiedyś tu funkcjonował most, teraz trudno powiedzieć, co to jest, bo mocno naruszona już konstrukcja żelbetowa. To, tam jest miejscowość Markoszyca po stronie polskiej, po stronie niemieckiej, to się nawet nie będę wysilał, żeby wypowiedzieć tą nazwę. A ja pierwszy most na mojej trasie. A to już chyba pomału zaczyna być tych jazd. Czeka mnie przenoska. Woda się naprawdę pogłębia i zwalnia, więc przypuszczalnie niedługo będę miał przerwę. A na razie około 4-5 km zrobione. Będę się starał posuwać dalej. No to jestem przy jazie. Tam jest młynówka, przy młynówce jeszcze czatuje czapla. Też jest zespół jazów i elektrowni wodnej, także tam się nie będę pchał. Tu po prawej no jest jaz. Nie wiem, jak wysoki, ale nie widać wody zza niego, więc nawet nie będę ryzykował zbliżać się. Dopłynę sobie tu do wyspy, sprawdzę miejsce przeniesienia. Także na spokojnie zrobię mały przystanek. No jak widzicie, to piękne buczyny, dębiny w okolicy, normalnie jak w jakimś parku. Ciężko się przekręcać. Słuchajcie,
tam jas, to musiałem obnieść, bo spłynąć to nie sposób, a przynajmniej nie tą łodzią. Jestem już w głównym nurcie, po małej herbatce. No nic, spróbuję dalej spłynąć, ile się uda. Nogi do góry. Słuchajcie, to za mną. To jest legendarne przejście graniczne w Gubinku na trasie krajowej 32. Polska, Niemcy, a ja wzdłuż granicy, tu poprzek się przekracza. No, tu są całe budynki, w tej chwili chyba już porzucone, nieużywane przez nikogo. Przejścia granicznego, wiecie, jak świat się zmienia. Dzięki Bogu w tej chwili nie muszę się odprawiać, żeby się wybrać tą rzeczką, ani żadnych tam formalności. Starczy tylko dojechać w jakieś miejsce i można płynąć. Wiecie, tam za mną jedna z ostatnich atrakcji na dziś. To jest nieczynny most kolejowy Gubin-Guben. Tu jest Gubin, tam jest Guben. To jeden z tych świetnych pomysłów, żeby wyznaczyć granicę na rzece i podzielić miasto na pół. No ale co zrobić, ludzie mają różne dziwne pomysły. On jest nieczynny, widzę, że nawet zablokowane jest wejście na niego. Ciekawe, jaki będzie los. Ja za chwilkę będę kończył. Tam już w zasadzie były jeszcze tylko dwie małe zwałki. Ja miałem za to kilka udanych strzałów, bo oprócz filmowania moim priorytetem są zdjęcia, więc trafiłem czaplę, która targała rybę taką z 20-25 cm i liska, który se spał pod konarem. Nawet nie reagował na mnie. Także te listopadowe wyprawy to pewnie sobie wpiszę na stałe. No też z przodu widzicie oznaki nieubłagane cywilizacji. No, ja nie powiem, rzeka spełniła moje oczekiwania aż nadto. Zwałki były ładne. Tak a propos, nie róbcie tego w domu, to te większe, chyba 6, ja sobie wysiadłem i sprawdziłem, więc na żywca to tak nie róbcie, bo to może wyglądać tak na filmie, ale zachowujemy się rozsądnie, zwłaszcza jak pływamy sami, nie robimy szaleństw, tak? I też w odpowiedniej porze, jeżeli chcecie spływać takie zwałki, progi czy inne wynalazki, to się tego nauczycie najpierw, dobra? To na razie tyle ode mnie jeszcze. No to póki co ostatnie nagranie na tą wyprawę. Słuchajcie, tak ważna rzecz dla wodniaków. Tam po lewej to jest przelew na młynówkę, która sobie tutaj kawałek opływa. Generalnie jak jest woda, to zdecydowanie lepiej jest się tam przenieść. No tutaj z tym jazem to jest paskudnie. Natomiast tam stosunkowo szybko za tym jazem można zejść na wodę i przepłynąć.
ale no też warto sobie zrobić zwiad, bo zostaniecie w strasznym kanale, jak coś nie tak, będzie problem. No tu jazd jest paskudny, co gorsza, jeszcze gorzej jest obnieść, bo tu możecie się wyładować po stronie niemieckiej, obejść ten szary budynek, co jest za prawym drzewem, co go tam widać. I tam są schody, można zejść. Można tutaj, ja będę kończył w tym miejscu, jest pomościk. Można tutaj wyjść, ale musicie obejść te budynki dookoła i to wszystko jest, słuchajcie, w ruchu miejskim. Można też, że tak powiem, skrótowo tutaj przez schodki, przez stronę niemiecką na polską i tam do przystani zejść. No ale zawsze to wychodzi niespełna kilometr do przeniesienia. Więc naprawdę takie warunki mało sympatyczne, tak? No ja już widzę, moja ewakuacja już chyba czeka. Tu mi pomoże ta gubinianka się zabrać. No ja dziękuję i właśnie tutaj Eli za pomoc. Dziękuję ulubionej ekipie Żabki, która mnie tu dzielnie wspiera i wzmacnia na tych moich wyprawach. No rodzinie, szwagrowi, teściowi zwłaszcza, którzy dzielnie mnie odwożą z różnych dziwnych miejsc. Ja dziś ja kończę, widzicie, pogoda piękna, widoki piękne, kurczę, spotkania takie, że będzie naprawdę świetnie. To do zobaczenia na szlaku.